Ale masz tu jeszcze jedną ciężarówkę. Ciężarówkę, która mnie najbardziej fascynuje i chyba najbardziej zaskakuje. JL315 z kabiną Żubra 80, czyli tego legendarnego polskiego Żubra. Byłem pewien, że Żubr żaden się już nie zachował w Polsce. Wiem o jednym Żubrze, który się zachował, jest aktualnie remontowany, ale nie zachowały się do niego podzespoły mechaniczne. Czyli w zasadzie jest rama i jest kabina. Kabina taka jak ta, z tą różnicą, że w Żubrze drzwi otwierały się w przeciwnym kierunku. To jest ciężarówka, która była polską legendą. Była pierwszą wielką, ciężką ciężarówką naszą powojenną. Wyprodukowano tego w sumie chyba niewiele, bo niewiele tego zostało. No niewiele ich zachowało się do tej pory, ale to można tłumaczyć specyfiką pracy tych aut. One naprawdę ciężko pracowały. Wtedy nie było ciężarówek, a jak już były, to jeździły na maksa, naprawdę na maksa. Powiedz mi, a ty gdzie znalazłeś ten swój egzemplarz? Wygląda genialnie. Ona jest prawdziwa. To po prostu lakier, który od niej odpada, rdza pojawiająca się. Ale wygląda niesamowicie, bo jest cała i kompletna. Tak, cała, kompletna i technicznie sprawna, mimo tego wyglądu. Ja znalazłem go na złomowisku, gdzie przez 11 lat stał jako pojazd, w którym trzymano olej napędowy, do zgromadzonego tam sprzętu. Chcesz powiedzieć, że naprawdę jest technicznie sprawna? Jest technicznie sprawna, wszystkie urządzenia są sprawne. Zapraszam cię na przyjazd. Który to jest rok? 71. Mimo tych wszystkich lat, ona naprawdę fajnie jedzie. Ja myślę, że to wina silnika, bardzo dobrego silnika, który jest zamontowany w tym pojeździe. No i fakt, że on na pewno wiele się nie najeździ. Jak było, powiedz mi, z Żubrami? One miały te same silniki, które później miały Jelcze? Te same ramy, czy nie? Nie. Żubr miał troszkę inny silnik. Jedna z legend mówi, że to jest ten sam silnik, tylko rozpołowiony, który używano w czołgach. 6 cylindrów 134. Tak. Luz na gałce zmiany biegów jest dosyć spory. Masz jakieś koło średnicy pół metra. Troszkę się wybił. Czekaj, dwójka. Dobra, do zatrzymania. Jedynka weszła bez problemu. Podwójne sprzęgło jest dwójeczka. Bez żadnego skrzydła. Przyzwyczaiłbym się nią jeździć. Trójka. Tutaj masz wspomaganie, nie musisz się tyle nakręcić co w ogóle. No właśnie, to jest niesamowite, bo ta ciężarówka była dużo bardziej zaawansowana technologicznie. Dlaczego w Jelczach RTO nie było wspomagania? W samych Jelczach RTO było wspomaganie powietrzne. Tutaj jest wspomaganie hydrauliczne.